chciałem wam powiedzieć o Chorwacji. Czy wziąć gotówkę, czy kartę, czy wziąć jedno i drugie, co wziąć, jaką gotówkę. W moim przypadku, tak jak wam wspomniałem, jechałem przez Słowację, Węgry i miejsce docelowe Chorwacja. Warto mieć zakupione euro, ponieważ już na miejscu w Chorwacji mieszkania, apartamenty, jeśli się chce wynająć, no ja się spotkałem z tym, że wszystko w euro, czyli za mieszkanie euro. Jeśli chodzi o przejazd na Słowacji, tankowanie samochodu, w moim przypadku LPG gaz, ale też w innym, to jest u nich euro. Można kartą też płacić. Ja też płaciłem kartą. Na Węgrzech płaciłem też kartą Visa. Wziąłem sobie też jakąś tam małą kwotę forintów, żeby mieć w razie jakiejś pierwszej potrzeby, czy tam jeśli by karta nie chciała coś przejść, nie działały terminale, no to ewentualnie, żeby mieć tam na jakieś tankowanie gazu przynajmniej jedno. To sobie można wziąć forinty. Później można w powrotnej drodze te forinty po prostu zapłacić, resztę dopłacić z karty, żeby ściągnęli. Natomiast jeśli chodzi o kartę, ja sobie wyrobiłem kartę Visa, ponieważ jest jedno przewalutowanie, czyli z danej waluty, czyli czy to jest forinty, czy euro, czy kuny, mamy jedno przewalutowanie na polskie złoty. W przypadku karty Mastercard następuje podwójne przewalutowanie, czyli z danej waluty, z kun czy z forintów jest przewalutowanie na euro i z euro dopiero jest na złotówki. Także jeśli ma się konto w złotych polskich, mówię o tym przypadku akurat. Także w moim przypadku bardzo korzystnie to wyszło, lepiej niż kupienie euro czy kun czy forintów w kantorze i później płacenie. Także jakieś to są groszowe sprawy, natomiast przy wydawaniu większych sum, zależy kto tam jaki pułap ma przeznaczony na wakacje, no to wychodzą jakieś tam, nie wiem, 50, 100 zł, może więcej, no to już jest jakaś kwota, którą można sobie przeznaczyć na jakąś inną atrakcję czy inną rzecz, spożytkować według własnego uznania. Także to jest kwestia związana z gotówką. Na pewno warto mieć gotówkę. Na Słowacji, jeśli będziecie przejeżdżać i przydarzy wam się jakiś kontakt, jakaś sprawa związana z policją, mandaty na miejscu płacicie w euro. Nie pojedziecie dalej, nie puszczą was, zabiorą dokumenty, jeśli nie zapłacicie pokuty tak zwanej u nich, czyli kary. Od razu przyjmują gotówkę policjanci. Bodajże, o ile się nie mylę, do 650 euro u nich się po prostu płaci do ręki. Euro. Za każde jakieś wykroczenie, za każde przekroczenie prędkości, czy jakąkolwiek inne wykroczenie, płacicie w euro i warto mieć jakieś pieniążki ze sobą. No, albo będziemy musieli się pofatygować gdzieś do jakiegoś bankomatu, żeby wybrać sobie euro. Tak samo na drogę na Węgrzech, na stacjach paliw, za skorzystanie z toalety są jakieś tam też forinty potrzebne, drobne pieniążki. Są też stacje, które, nie stacje, tylko przepraszam, miejsca takie parkingowe, gdzie można za darmo skorzystać z toalety. Dość dużo ich jest gęsto przy autostradach, także tam nie trzeba zapłacić. Natomiast warto też mieć właśnie jakąś gotóweczkę przy sobie w forintach. Kuny. No to jeśli chodzi o stacje, o korzystanie z toalet, na stacjach nie ma problemu w Chorwacji. Zapłacimy czy to gotówką, czy kartą na zatankowanie, za jakiekolwiek inne rzeczy, nie ma problemu najmniejszego. Jeśli chodzi jeszcze, mogę wam co powiedzieć odnośnie cen w sklepach. Może wam wrzucę jakieś tam urywki ze sklepu, z którego z Riboli bodajże zrobiłem. To jest też jakiś tam dyskoncik mały, sieć sklepów. Natomiast porównywalne, czy to Studenat, czy Konsum, czy Tomi, zależy jakie tam mają promocje na różne rzeczy, no to tam ceny się też według tego ustalają, natomiast nie ma jakiejś jednoznacznej sklepu, który jest automatycznie najtańszy.
Jeśli chcemy robić zakupy, no to mówię, promocja i wtedy ewentualnie coś taniej będzie. Studenac, Tomi, Konsum też, natomiast przy Konsumie z reguły jest, zresztą w ogóle tam sklepy mają bardzo mało miejsca parkingowego, żeby tak podjechać, zrobić jakieś większe zakupy, no to musimy sobie donosić ewentualnie wszystko do samochodu, jakiś tam odcinek ceny wrzucę. Możecie sobie zaobserwować. Z moich obserwacji ceny są wyższe niż w Polsce różnych produktów, czy to mlecznych, już nie mówiąc o wędlinach, nie mówiąc o serach. To są drugie tyle droższe niż w Polsce. Niektóre rzeczy są porównywalne, ale to bardzo sporadyczne rzeczy. Trzeba przyjąć, że wszystko jest droższe, drugie tyle, jedna trzecia drożej. Mówię, no zależy na jaką promocję trafimy. Natomiast na pewno jest drożej na Chorwacji, jeśli chodzi o wyżywienie. To też możecie mieć na uwadze. Czy inne rzeczy, no to wiadomo, oni z turystyki żyją. Także no, przez okres wakacji, gdzie dużo tych turystów jednak przyjeżdża, no w tym okresie teraz, gdzie mamy koronawirusa, może tych turystów jest mniej. Natomiast no, oni żyją z tego, także też muszą sobie zarobić przez okres tych wakacji na cały rok utrzymanie. Także myślę, że wam troszkę przedstawiłem sytuację, jeśli chodzi odnośnie cen, odnośnie kart. Jeśli było to dla was pomocne, macie jakieś inne swoje przemyślenia, inne doświadczenia, jeśli chodzi o ceny, może pomyliłem się w czymś, to mnie poprawcie, napiszcie tam w komentarzu ewentualnie, co było inaczej, może w innych rejonach. Ja byłem w rejonie Primorsztyn, także mogę tylko na ten temat coś powiedzieć. Wiadomo, im większy kurort, tym ceny pewnie będą jeszcze większe. Może tam, jeśli chodzi o dyskonty, o spożywcze sprawy, no to raczej ta sieć sklepów jest porównywalne, ceny mają chyba w całym kraju. Ale może się mylę w czymś, także poprawcie, piszcie w komentarzach, będę wdzięczny. Pozostali, którzy będą czytać komentarze, będą oglądać ten filmik, też będą na pewno troszkę więcej wiedzieć. Będziemy po prostu sobie pomagać nawzajem na przyszłość, czy może jeszcze teraz, ewentualnie też, jeśli ktoś będzie chciał wyjechać. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku. Nie zapomnijcie o łapce. Jeśli ktoś ma ochotę, komuś się spodobał kanał, dajcie suba, będę wdzięczny. Czekajcie na kolejne filmiki. Nie ograniczam się tylko do spraw związanych z turystyką, z wycieczkami. Mam też inne filmy. Także dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.